22 stycznia. Ten rozkaz o rozpoczęciu powstania nawet nie dotarł do wszystkich oddziałów. W niektórych miejscach powstańcy się zebrali, ale ich było tak mało, że się rozeszli. Tutaj u nas akurat było tyle i mimo wszystko takie, przy takim uzbrojeniu jednak zdecydowali się na ten atak na Kodeń. Dlaczego akurat na Kodeń? W Kodniu znajdowało się 350 Rosjan, tak samo i w wielu jeszcze innych miejscowościach Królestwa Polskiego. Plan powstańczy był następujący. Tutaj wokół tej drogi, którą my nazywamy dzisiaj E30, a w tamtych czasach było drogą brzeską, między Warszawą a Brześciem, no to była droga komunikacji między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. Drugą taką drogą była linia kolejowa kolei warszawsko-petersburskiej. Te okolice drogi brzeskiej i kolei warszawsko-petersburskiej mieli opanować powstańcy po to, żeby odciąć armię rosyjską, która znajdowała się w Królestwie Polskim, a było ich 100 tysięcy, odciąć od Cesarstwa Rosyjskiego, od tego zaplecza. No to nie powstydziliby się tego ataku dzisiejsi specjalsi, ponieważ no, w całej akcji nikt z powstańców nie zginął. Cel został osiągnięty, Rosjanie zostali pokonani. Powstańcy po tym wydarzeniu opuścili Kodeń, część podążyła do Tucznej, część udało się w kierunku Białej Podlaskiej, żeby spotkać się z naczelnikiem powiatu bielskiego, naczelnikiem wojskowym, czyli Romanem Rogińskim. Dowódcy tego całego ataku, Paweł Necki z Dobromyśla, on został w oddziale Romana Rogińskiego mianowany majorem i został dowódcą wszystkich kosynierów w bitwie pod Woskrzenicami. No, dowodził na początku bardzo dzielnie, ale kiedy Rosjanie uderzyli z dział, to szyki kosynierów się załamały i też chyba się załamał Paweł Necki. Niewiele o nim potem wiemy. Wiemy trochę o tych innych powstańcach, ponieważ oni, tych uczestnikach, mówię, ataku na Kodeń, ponieważ oni gdzieś tam jeszcze później przejawiają się w poszczególnych oddziałach. No i ci, którzy ruszyli na Kodeń, to rozpoczęli to wydarzenie od bardzo ważnego momentu, bo dla nich ważny był Pan Bóg, w nim pokładali też nadzieję, siły. Rozpoczęli od Eucharystii, która była w Tucznie odprawiona, tak? Była w Tucznie odprawiona. Można też przypuszczać, że wielu z nich też skorzystało przed tym wydarzeniem z sakramentu pokuty i pojednania i my też tak wzorem właśnie tych powstańców chcemy rozpocząć ten marsz chociażby od tej modlitwy i błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dziękuję tutaj ojcu proboszczowi za odprawienie mszy świętej w intencji także uczestników powstania i także naszej, prawda, tych, którzy po 157 latach tą samą drogę, co oni przeszli. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Zdrawiamy Was wszystkich, kodeńskich mieszczan i chłopów z okolicznych wsi, pracowników dóbr kodeńskich Elizy i Ludwika Krasińskich, którzyście w pamiętnym roku 1863 stanęli do walki jako prawi Polacy. Niech staną razem z nami żywymi do apelu pamięci. Pomnij na to dziedzictwo, zachowamy wierność Bogu i Ojczyźnie. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Szanowni zebrani, to wyjątkowa chwila. 157. rocznica upamiętniająca wybuch bardzo znaczącego powstania. Ale szczególnie tutaj w Kodniu to powstanie ma specjalny wymiar, bo tylko w 5 miejscach na terenie rozerwanej Rzeczypospolitej ten zryw tego słynnego wieczora, nocy z 22 na 23 stycznia zakończył się sukcesem. Jednym z takich miejsc jest właśnie Kodeń. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że co roku kultywujecie Państwo tą wspaniałą tradycję. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała. Drodzy Państwo, powstańcy ci kierowali się swoim rozumieniem patriotyzmu. Oni postawili na szale swoje życie.
Co prawda, bitwa w Kodniu zakończyła się w ten sposób, że strona polska nie poniosła żadnych strat. Jednakże część spośród osób, które tutaj zostały wyczytane, zginęły w innych walkach w trakcie powstania. Dzisiaj ten patriotyzm musimy rozumieć trochę inaczej. Naszym szczęściem ogromnym jest to, że od wielu, wielu lat nie musimy brać za broń, walczyć zbrojnie o tę ziemię. Dzisiaj musimy patrzeć na patriotyzm jak na codzienny obowiązek bycia dobrym obywatelem, człowiekiem, który jest uczciwym wobec innych, wobec państwa.